Za młodych lat to byłem uczniem szewskim. To były lata 50., 60. To rzemieślnictwo robił tak u szewców, byłem w terminie, jak się to mówi. Później pracowałem w kopalni, za wojsko odrabiałem. Później ożeniłem się i pracowałem na kolei 35 lat. No i tak syn prowadził warsztat, to mu tu trochę pomagałem, to tamto. To się robiło tak. To się nazywa brandzol. To trzeba obrnąć. Tak się dawniej robiło. O, to jest cholewka gotowa. Się brało noska tu, wklejało na klejster, z mąki klejster był, prażony na blasę. Wklejało się tu na sadkę, raczej piętę wkładało się. I jak powklejane wszystko, to się brało kopyto tak. Oj, to się w koło. I teraz jeszcze tak z tyłu. Co, suwaka będziemy wszywać? To jest frezarka do czyszczenia spodów. Tu jest lakierowane i trzeba, żeby klej chycił, to trzeba wyfrezować to w koło tu. To się robi. Spody się bierze, wstawia się tu. I podgrzewa się spody, bo na klej na zimno nie chyci. Musi być klej podgrzany dobrze, tak tamto jak i to. Może pan posmarować i nie podgrzeje pan i nie chyci klej. O, i się kopci, jest dobrze. Na prasę idzie stąd. To jest prasa. To się, jak spody się posmaruje, klei się, to się później przyciska, żeby dobrze klej chycił. A tu się znów robi tak. Kopyto się kłada. I teraz pod drugą praszkę. To jest dlatego się tu robi, bo tu jest poduszka w środku i ten rant, to ona powietrze nabije i ściska. O, i to jest tak, teraz się tu przyciśnie i tu powietrze jest i ta poduszka wychodzi, te ranty dociska. Ale dawniej to nie było tak jak teraz. Takich butów, jak to ja tu pokazuję, co się robi, to wie pan ile zrobił? Dobry szef to zrobił 2 pary. A teraz zrobił 50. No bo maszynami ćwiekują, wszystko maszyny robią. I taśmowo i zrobił, a my to trzeba było to zrobić, no to 2 pary.